W środę 16 maja w siedzibie biblioteki w Płazie odbyło się kolejne spotkanie ze sztuką. Spotkanie to przygotowali bibliotekarze oraz uczniowie publicznego gimnazjum nr 5 w Płazie, którzy zaprezentowali się w koncercie pod tytułem Słowo w piosence. Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz, nic naprawdę nie wiesz. Nie wiesz, nie rozumiesz nic, widzieć parę wokół. Nad potokiem nie zabijać im więcej, cieszyć się widokiem, nie wyjadać im wnętrzności, nie wchodzić i w skórę, zdobić sobie im z tych łowcy, dobić naturę. W programie spotkania ze sztuką znalazł się również wernisaż wystawy malarstwa, rysunku i rzeźby Jadwigi Leśnej-Karnas. Autorka prac jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a obecnie prowadzi zajęcia z przedmiotu sztuka w gimnazjum w Płazie. Zajmuje się rzeźbą, medalierstwem, rysunkiem i malarstwem. Swoje prace prezentowała już w Polsce i za granicą. Inspiruje także młodzież szkolną do tworzenia prac i przed rokiem na wystawie w bibliotece uczniowie zaprezentowali wykonane przez siebie obrazy olejne i malarstwo na szkle. Najnowsza wystawa prac Jadwigi Leśnej-Karnas zatytułowana jest Zatrzymany czas. Obok wystawy prac malarskich i rzeźby w bibliotece w Płazie można zobaczyć też kukiełki czarownic. A wszystko to za sprawą ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom, która została przeprowadzona pod hasłem Czy wy wiecie, czy nie wiecie, czarownice są na świecie. W oddziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płazie odbył się cykl zajęć z bajką, przeznaczonych dla najmłodszych czytelników. Jak pokazują zdjęcia, czarownice pojawiły się wśród dzieci i nie tylko zachęcały do czytania, ale również pozwoliły dzieciom polatać na magicznej miotle. Miejmy nadzieję, że akcja ta przysporzy bibliotece gorliwych czytelników, którzy dzisiaj sięgać będą po bajki o czarownicach, a za kilka lat zasilą rzeszę aktywnych użytkowników zasobów bibliotecznych.